Jankowicz i jestem profesjonalnym trenerem sztuk walk. Dzisiaj zajmiemy się siłą ciosu i powierzchnią uderzenia pod kątem treningu tamy siwari, czyli treningu rozbijań. To jest taka tradycyjna próba, gdzie łamie się dachówki, deski, gazobetony, kije baseballowe albo najróżniejsze inne przedmioty, żeby sprawdzić siłę swoich technik. Oczywiście jest to taka bardzo tradycyjna metoda, ale wiadomo, że deska czy inna przeszkoda nie ustąpi, jeśli nie uzyskamy takiej już konkretnej siły ciosu. Tarcza po japońsku nazywa się również makiwara, ale to określenie w naszej świadomości zachodniej głównie jakoś przylgnęło do tego typu przyrządu, czyli jest to tradycyjne urządzenie z drewna do utwardzania i sprawdzania powierzchni uderzenia. Głównie na tym się trenowało techniki ręczne. Normalnie tego typu makiwara jest przymocowana do wkopanej w ziemię deski. Ja będę ją trzymał w ręku. Tak czy inaczej, to nie jest przyrząd dla początkujących. Dobrze, lewa pozycja proszę. Okay. Zajmiemy się gyakutsuki. Olek, zapraszam Ciebie. Teraz tak. To będę trzymał w ten sposób. Olek się dosunie krokiem suriashi, skręci ładnie biodro, obniży trochę środek ciężkości i uderzy jak najmocniej w tarczę. Chłopaki, robicie to samo w powietrzu. It! Ni! San! Shi! Wo! Ok, hantai, zmiana nogi. It! Ni! San! Shi! Wo! Ok, dziękuję. Idziesz na miejsce, Kasper. Lewa noga z przodu, z powrotem. It! Ni! San! Shi! Wo! Ok, zmiana nogi. Staraj się w środek tarczy wcelować, tak żeby nie zsuwało się uderzenie, żeby nie było nukę. It! It! San! Go! Ok, dobrze. Mateusz. It! It! San! Go! Pamiętaj, zmiana nogi. It! It! San! O! Ok. I w ten sposób sprawdzamy, czy uderzenie doszło w środek tarczy i czy była penetracja celu. Teraz zajmiemy się bardziej szczegółową pracą. Zobaczymy, czy uderzycie dobrze tymi pierwszymi dwiema kostkami. I do tego nam posłuży właśnie makiwara. Dobrze? To jest tak. Ja będę trzymał ją pod kątem i przyłóż tak i naciśnij. I powtórz to kilka razy. Raz przyłóż, naciśnij. Przyłóż, naciśnij. I teraz zaczynamy uderzać. Ok? It's! Nie! Sam! Się! O! Dobrze, i druga ręka. I to samo. Przyłóż, naciśnij. Tu ostrożnie, bo ta lewa ręka zwykle gorzej się składa, jeśli ktoś jest praworęczny. No i jeszcze raz, hop, jeszcze raz, hop, i jedzie. Jedz! Nie! Sam! Się! O! Ok, dzięki. Kasper. I to samo. Przyłóż, naciśnij, przyłóż, naciśnij, przyłóż, naciśnij. I jedziemy. Jedz! Nie! Sam! Się! O! Druga ręka. I to samo. Przyłóż. I sprawdź. O, za środek. Przyłóż. I sprawdź. I. Jedz! Nie! Sam! Się! O! Ok. W porządku. Ważne,
żeby nie uderzyć też środkową kostką tą w makiwarę, bo pierwsze dwie kostki muszą zebrać cały impact, prawda? Z tego ta pierwsza odrobinę więcej. Przyłóż i naciśnij. O, dobrze. Hop. Tak. Jeszcze raz. Hop. Jest! Nie! Sam! Się! O! Zmiana. W porządku. I raz. Raz. Dwa. Trzy. I. Jest! Nie! Sam! Się! O! I jadę. Dobrze. I teraz przejdziemy do zasadniczego testu tamisi ładu. Zaczniemy od czegoś prostego. Moment. Poproszę Ciebie o pomoc. Tak. Trzymaj to lekko pod kątem w ten sposób. Teraz omówimy sobie takie ważne elementy. Trochę nogę na zewnątrz, bo to może utrzymasz, a może upadnie. Nie? Fajnie, jakby nie upadło na stopę. Uderzamy na przestrzał w ten sposób. Ja Was poproszę, żebyście zamarkowali obok w ten sposób kilka razy gyakutsuki, zanim sobie uderzycie. Potem przyłożycie jeszcze w ten sposób tutaj kostki do celu. I potem... Co? O, w ten sposób uderzycie. Dobrze? Ja będę trzymał to lekko pod kątem, tak, żebyście trafili dobrą powierzchnię. A? Zaczniemy od Ciebie. Ok, obok. Raz. Dwa. Ważne, żeby nie zatrzymać ruchu. Trzy. I przyłóż. Raz. Dwa. Trzy. Ok. Hop! No i bardzo dobrze. Kaspę. Obok. Raz. Głębiej. Dwa. Trzy. Ok. Przyłóż. Raz. Dwa. Tak.